Patrzcie, nieśmiertelny typ! Nieśmiertelny typiarz! Dzień dobry, cześć i cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, GTA Online. Przy okazji, przypominam o moim 10% kodzie rabatowym Paweł na cały sprzęt od Genesis. Link i szczegóły w opisie. Słuchajcie, dzisiaj na tuning bierzemy Winnie Easy Rally, który został dodany w czwartek. Jak widzicie, tak, jestem na sesji publicznej, 29 osób w tym momencie na sesji. Taki drobny challenge. Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać w Winnie Easy Rally i jak długo na sesji publicznej, wśród opresorów i tak dalej, sami wiecie. Więc zaraz to ogarniemy. Także słuchajcie, oczywiście życzcie im powodzenia tam najlepiej w komentarzach, albo nie wiem, albo jeżeli będziecie robili msze w Robloxie, to koniecznie musicie, że tak powiem, wiecie, pomodlić się tutaj za życie tego Winnie Easy Rally, ponieważ jestem pewien, że na pewno dzisiaj wybuchnie. Okej. Tylko nie wiem, czy w pierwszej minucie, czy w drugiej, czy w kiedy. Bo strasznie dużo graczy tutaj, niektórzy na opresorach w ogóle też latają. Tak, Reads. Dobra, przynajmniej na razie jednego opresora mamy. Okej. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o ten samochód, moja pierwsza myśl była taka, że kurczę, kolejny Easy, ale Rally, więc jest szansa, że będzie coś ciekawego, a szczególnie, że zobaczyłem komunikat, że do 1 lutego można stunikować ten samochód właśnie u HO, zrobić mu chyba pierwszy poziom HSW, więc zobaczymy właśnie, co to będzie. Dokładnie. Słuchajcie, jestem ciekaw, mega ciekaw. Także najpierw jeszcze może zobaczmy sobie stronę internetową, opis tego autka. No ale tuning HSW, kurczę. Wiecie, co to jest tuning HSW, mam nadzieję? To jest tuning UHO. To jest tuning, gdzie dochodzą kolejne paski prędkości. To jest wow, po prostu. Także zobaczymy, jak to wygląda. Jest ograniczony czas podobno, więc przynajmniej tak było w komunikacie. Nie wiem, czy to chodzi o to, że jest jakaś zniżka, czy o to, że jest po prostu tylko ograniczony czas na tuning UHO i później nie będzie można tuningować UHO. Więc musimy to wykorzystać. Ja chcę mieć ten samochód. Chcę mieć ten samochód stuningowany UHO, żeby był szybszy. Okej, okay, dobra, słuchajcie, Winnie Easy Rally, zobaczmy, co my tu mamy. Opis, proszę bardzo. Co sobie wyobrażacie, gdy słyszycie, że Winnie stworzyło sportowego SUV-a? SUV? Okej. Okay. Czy A. Jeżdżenie do szkoły albo pracy i pełny bagażnik w drodze na pieszą wycieczkę? A może B. Tory wyścigowe, dachowania i szaleństwo tłumu, gdy wybucha zbiornik paliwa? 9 na 10 mieszkańców Los Santos wybrało odpowiedź B. Ja też. Okej. Jeżeli zdecydowaliście się na A, być może to objaw zaburzeń wyobraźni. Radzimy niezwłocznie udać się do terapeuty i najbliższego salonu Winnie. Niekoniecznie w tej kolejności. Okej. Jeżeli chodzi o w ogóle tutaj dane techniczne, kurczę, nawet wydaje mi się, że spoko. Przyczepność jest mega, maksymalna prędkość przyspieszenia, no dość wysokie. Więc słuchajcie, nie marnujemy czasu. Ja muszę w tym momencie trafić do warsztatu HO. A warsztat HO, o, tu już nawet w ogóle lata sobie gościu samolocikiem. Super. Także lecimy do klubu samochodowego Los Santos, że tak powiem. I tam jest warsztat HO. Postaram się wjechać w dobrym momencie. Okej. Tam gdzieś ktoś pojechał. Dobra, ciśniemy, ciśniemy! Zobaczymy, czy się uda w ogóle dojechać, to jest dobre pytanie. Wiecie, ogólnie zwykle nie ma takich problemów, większość z was pewnie nie ma takiego problemu, żeby gdzieś dojechać czy coś. Dobra, słyszycie wybuchy? No właśnie. Ja ogólnie mam jeszcze w niku końcówkę ety, co sprawia, że jestem zwykle od razu, że tak powiem, na... O! Jestem pierwszy do odstrzału, nie? Zwykle. Najczęściej tak jest. Dobra, słuchajcie, ciśniemy. Szybko, 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 szybko! Zobaczymy, czy się uda. Już opresor gdzieś tam po lewej. Gdzieś tam jakiś samolot po lewej, widzę. Okej. Okay. Rany, czuję się jakbym jeździł na jakimś polu walki. To jest zwykłe miasto, ale to czuję się jak na polu walki, jakimś polu minowym, dosłownie. Okej. Okay. Wow, 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 piruety! Ktoś tam strzelał, słyszeliście? Ktoś tam się strzela znowu. Dobra. Dobra, luz, 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 tu wjeżdżamy szybciutko. Halo! Wiesz, otwieraj mi drzwi! Wrota. Dobra, jesteśmy w środku. Tutaj jest dostępny HO. I jest możliwość tuningowania.
Dobra, wczytywanie trwało 5 lat, więc pozwolimy sobie to, że tak powiem, przewinąć. Oczywiście postać standardowo wysiada, a to tak nie wygląda. Więc musimy wejść z powrotem, modyfikuj pojazd. No i wjeżdżamy w takim razie do warsztatu Hao i zobaczymy, co my tu możemy. Ulepszenie HSW, o tak! Okej. Okay. Słuchajcie, ulepszenie HSW kosztuje 617 500. Tak. Dość drogo, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Został dodany, w sumie przyspieszenie, zostały dodane dwa paski. Pojawił się kolejny pasek. Dwa poziomy więcej. Mamy tak naprawdę kolejny paseczek i prędkość również już prawie że na maksimum. Ale zróbmy to i za chwilę będziemy mieli coś znacznie mocniejszego. Dobra, pancerzyk. Oczywiście, jeżeli chodzi o pancerz, tutaj damy sobie 100%. Warto, żeby w razie czego auto nie wybuchło, jak wyląduje na dachu, bo tam wiadomo, że jest zbiornik paliwa, standardowo. Tak jest. Hamulce, no tak, tu mamy hamulce HSW. Czym się one różnią? Różnią się tym, zobaczcie tutaj, nie wiem czy... Nie, zasłaniam. O nie, moja mordka zasłania. Ale musicie mu wierzyć na słowo, że dosłownie 2-3 pikselki więcej wskakuje, jeżeli chodzi o hamulce. Zderzaki. Okej, zobaczmy, co mam tu piękne zderzaki jakieś. To mi się podoba. Nie, ten mi się bardziej podoba chyba. Ten dzióbek taki. Albo ten, czekajcie. Nie, dobra, weźmy... To jest taki dzióbek totalnie, więc schowajmy go trochę w, może w... Dobra, dobra, nie będzie to. No, wyścigowa dokładka, niech będzie. Dobra, tylne zderzaki. Ja staram się zrobić to po swojemu, tak żeby mi się podobało. Wam niekoniecznie musi się podobać. Ale, no cóż. Życie bywa brutalne, no nie? Zwykle później jest tak, że... O, Paweł, brzydkie auto zrobiłeś. No niestety, no mi się podoba, wam się nie musi podobać. No kurczę, ja płacę, nie? Ja je kupuję, ja płacę, ma mi się podobać, ja będę jeździł. Dobra, słuchajcie, ja szukam teraz jakiś ten... Dobra, nie będzie z dyfuzorem chyba w takim razie, albo... Okej, okay, rajdowy zderzak tylny, w ten sposób. Dobra. Rama. Coś mi się po bokach zmienia. Co to jest? Rama fa... Co to ma być? Co mi tutaj... Okej, okay. Ej, w ogóle rama... Tam klatki bezpieczeństwa się robią w środku, razem z fotelami. I nadkola. Również. Ej, bez sensu, czekajcie, tu ostatni, no klatkę bezpieczeństwa to ja dziękuję, ja nie chcę mieć klatki bezpieczeństwa, to strasznie szpetnie wygląda. Ale słuchajcie, tutaj tuningowe fotele, czemu by nie? Tylko znowu tutaj kwestia tych nakładek. Chociaż nie, te oryginalne fotele są jeszcze ładne. Są spoko. Kurczę, no i teraz będzie trudna decyzja. Teraz będzie bardzo trudna decyzja, podstawowo jest to. Czyli po prostu zwykły kolor jakiś, ale można wziąć też karbon. I chyba ja wezmę, pójdę w kierunku karbonu. I na wszelki wypadek wezmę kolor drugi, żeby móc zrobić jakiś inny kolorek tutaj. Więc proszę bardzo tutaj. Zwykle biorę ostatnią opcję, najczęściej. Więc no. Dobra, słuchajcie, tutaj mam nadzieję, że... O, widzicie, tak, tutaj akurat już pasek jest postępu dość daleko, więc widzicie, że wychodzi już poza kamerkę. Więc ulepszenie standardowo to jest do tego miejsca. Ale robimy tunik HSW, więc robimy jeszcze więcej. Dokładnie, jeszcze lepszy, szybszy samochód będziemy mieli. Elegancko. Dobra, wydech. Jeżeli chodzi o wydechy, co to ma być? Chromowany rajdowy wydech? To wygląda chromowany rajdowy wydech, przepraszam bardzo. To wygląda jak jakiś podajnik do czegoś. Totalnie, słuchajcie, to wygląda jak podajnik. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, ale no kurczę, no jakoś tak nie... To mi się bardziej podoba niż to, więc wezmę to. Chromowane końce. Dobra, grille. Okej, dawajcie mi kiełbachę śląską i lecimy z grillowaniem. Co my tu mamy? To jest akurat jakoś tak, no typowo rajdówka, no nie? Ale myślę, że możemy zrobić chłodnicę z dużym logo. Chociaż z drugiej strony tak też jest fajnie. Więc może ja tutaj jednak... kurczę, te logo na chłodnicy bez sensu. Nie, zostawmy tak. Czyli grill fabryczny w tym przypadku. Po raz pierwszy rzadko tak robimy, no ale niech będzie. Dobra, co my tu mamy teraz? Proszę bardzo, maski. Maska ogólnie bardzo krótka, także strefa zgniotu mniej więcej kończy się na tylnym fotelu. Prawie że jak o kurczę. Prawie jak w Smarcie, nie? Dobra, czyli te uliczne maski HSW, no ogólnie to są szpetne rzeczy. Mi się nie podobają. Przepraszam bardzo, jeżeli komuś się podobają, ale mi się nie podobają.
te ostatnie trzy maski dodatkowe to jest po prostu porażka, więc wrócimy może do tych miar podstawowych. Rajdowa przeciwmgielne. Okej. Duży wybór, kurczę, strasznie duży wybór. Dobra, bierzemy chyba te rajdówki. Skoro to jest rajdówka. Albo nie, czekajcie. Tak, weźmy to. Dobra, czyli rajdowa maska po prostu. Klaksony zostawiam standardowe jak zwykle. Światełka, reflektory. UHO możemy też zmieniać kolory tych światełek. Aczkolwiek te światełka na razie może zostawię te, które są, bo nie wiem jaki będzie kolor, więc to sobie zostawimy jeszcze. Zestawy neonowe to też może później, bo nie wiem czy to pasuje do rajdówki. Oznaczenie, zobaczmy oznaczenia. Czyli tak, mamy coś takiego. Coś takiego. To jest jakaś ryba? Lista zakupów... Aha, okej. Okej, akcent brytyjski. Dobra, skąd właśnie wywodzi się, że tak powiem, Easy, a właściwie Winnie. Czyli de facto można powiedzieć, że Mini Cooper po prostu. I chyba wezmę sobie patriotyczną listę zakupów, coś mi się wydaje, najbardziej mi pasuje. Oczywiście... Oczywiście możecie robić bardziej rajdówkę z tego. Ja bardziej pójdę w kierunku troszkę klasyki. Dobrze, patriotyczna lista zakupów, czyli mamy w tym momencie coś takiego. Trochę akcent brytyjski, trochę akcent rajdowy. Ale bez, że tak powiem, jakichś dużych zmian. Jeżeli chodzi o lustereczka, rajdowe lusterka? Nie, chyba niekoniecznie. Wziąłbym raczej może uliczne. Uliczne lusterka będą spoko. Tablica. Żółty na czerni, oczywiście. Aha, czekajcie, jeszcze... Nie, dobra, żółty na czerni. Lakierowanie to za chwilę. Lakierowanie, słuchajcie, to jest... W przypadku UHO to będzie kosmos po prostu, jak zrobimy kameleon kolor. Tak, to zobaczycie sobie później. Dobra, dach. Dach, co za dachy mamy? Antenka na pewno się przyda na achu, wiadomo. To za chwilę zobaczymy. Skrzynia? Serio? Aha, dobra, klasyczna deska strippingowa również jest. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja myślę tak, skrzynię może sobie podarujemy. Ale weźmy może właśnie wlot z antenką. Okej, wlot na dachu z anteną. Proszę bardzo. Progi. Nieroda, dużo tego jest? Naprawdę tak dużo? A, serio? Czy ja widzę właśnie, że jak zmieniam progi, to dodaje mi się błotniki? Poważnie? To są progi? Ktoś chyba coś źle przetłumaczył w Rockstarze. Halo, Rockstar? No co za typy? To mają być progi? Akurat. Dobra, a nie, zmieniają się faktycznie. Jest taka delikatna zmiana. Tylko tutaj ten czarny element znika, który mi się podoba. Więc ja myślę, że tutaj zdecydowanie weźmiemy sobie chyba coś takiego. Okej. Dobra, coś jeszcze mamy? To jest 18 dopiero, dobra, spoiler. Usunięty, spoilerek taki, spoilerek taki. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej. No to jest teoretycznie rajdówa zrobiona. Tylko bez przesady. Aha. Okej, no ten ostatni to jest taki rajdowy skrzydło HSW. Te HSW strasznie mi się nie podobają, to są... to jest te kute żelazo, prawda? Więc to mi się totalnie, że tak powiem, nie podoba. Ja wezmę coś bardziej klasycznego, coś troszeczkę delikatniejszego. Skrzydło rajdowe. Albo uliczny spoiler na bagaż. Chyba... Nie, dobra, jednak skrzydło. Jednak skrzydło, bo... ta sylwetka teraz będzie troszkę, że tak powiem, bardziej rajdowa. Pasy przeciwsłoneczne. Czyli bierzemy jakiś pas przeciwsłoneczny? To jest good question. Jeżeli już, to pewnie coś tego typu. Ale chyba... dobra, okej. To weźmy może tak. Po prostu taki pas przeciwsłoneczny tego typu, dobra. Zawieszenie. Całkiem w dół. A właśnie, tak, zawieszenie rajdowe. Jeszcze jest zawieszenie HSW, które jest dostępne tylko u HAO. Jest różnica taka, że po prostu to spada jeszcze niżej. Więc nie przesadzajmy. To jest rajdowe. Ja wezmę sobie raczej chyba coś takiego, czyli rajdowe albo sportowe, bo HSW to jest strasznie niziutko, więc raczej sportowe weźmiemy. Skrzynia biegów.
oczywiście najlepsza. I właśnie znowu ta sama sytuacja, tu mamy też skrzynię biegów od HO, HSW. Różnica jaka jest? Widzicie? Widzicie. Okej, okay. Różnica taka, że maksymalnie normalnie możecie wziąć skrzynię biegów rajdową. Przy HSW jeszcze wyżej, jeszcze większe przyspieszenie robimy. Przyspieszenie po prostu rakiety Ilona Maska. Dobra, turbo. No i tak, normalnie tuning turbo to jest mniej więcej coś takiego. To jest podstawowe. To jest podstawowe, słuchajcie, i to, jak widzicie, no, dup ci nie urywa. Ale mamy tuning HSW poziom pierwszy, mamy poziom drugi, mamy poziom trzeci. No i oczywiście, jak myślicie, tak, weźmiemy poziom trzeci. Dobrze, koła. Co my tu mamy? Tutaj też chyba były jakieś fajne koła. Coś kojarzę? Nie, nie było. Zobaczmy może na tor jakieś koła. Albo czekajcie, może w drugą stronę pójdę? O! O tak! Władca siatek! Giga siatka! Dobra, niech będzie władca siatek. Jakkolwiek to brzmi. Proszę bardzo. Color cool. Oczywiście. Klasyczna czerń, ulepszenie opon. Opony z niską przyczepnością. Wówczas przyczepność, nie wiem czy zwróciliście uwagę, spada tak naprawdę nieco do ponad jednej kreski. Ale nie. Nie, dziękuję. Kuloodporne opony, oczywiście, to mi pomoże troszeczkę. O, ktoś tam obok mnie tuninguje już. Też, również. Fajnie, że tutaj można, zobaczcie, można tuningować sobie, nie? Tak w kilka osób, nie? Także spoko opcja. Dobra. Projekty opon, zobaczmy. Czy coś tutaj jeszcze dodajemy? Myślę, że nie. Okej, dym spod opon nie, dobra, wycofuję się. Szyby. Myślę, że tutaj możemy dać sobie po prostu przydmiony mocno. Okej, mamy wszystko, więc wracamy teraz do kolorów. Kurczę, kolorowanie, no to będzie po prostu mega fajna sprawa. Kolor podstawowy. I pomińmy od razu na wstępie, pomińmy wszystkie klasyczne rzeczy, jakie są normalnie dostępne. Przejdźmy do tego, co jest dostępne tylko wyłącznie u HO, czyli kolor kameleon. To, co wszyscy lubią najbardziej, po prostu świecące, błyszczące kolory. Kolory po prostu, które... Oh, no są mega. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tu mamy. W takim razie, tutaj w ogóle czerwony... O właśnie, ciemno... Fioletowy opalizujący jest za darmo teraz, promocja jakaś. I czerwony pryzmat opalizujący też za darmo. Ale ja myślę, że w tym przypadku chyba to ja sobie wezmę. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że kolor dodatkowy kamelon kompletnie żaden mi nie pasował, więc finalnie wybrałem matowy, nocny fiolet. Okej, okay. Dobra, słuchajcie, w takim razie mamy auto gotowe. Światełka chyba zostawimy, a właśnie ewentualnie światełka mogę jeszcze szybko zobaczyć. Może jakiś kolor światełek byśmy zrobili. Na jakiś inny. Okej. Okay. Na przykład niebieskie światła. O tak! Pewnie. Dobra, słuchajcie, niebieskie światełka robimy w takim razie. Za symboliczne 49200. Kupuję, dziękuję. Dobra, słuchajcie, no i teraz, moi drodzy, pora na wyzwanie, czyli zobaczymy, czy i jak długo uda mi się przetrwać wśród innych graczy na sesji publicznej. Okej. Okay. Dobra, i teraz słuchajcie, opuszczamy tor samochodowy, tak. Opuszczamy właściwie klub. Franklin. Spoko, spoko, loko, dobra. Ogólnie samochód... O kurczę, ale on się prowadzi. Czekajcie, zobaczcie teraz na to. Zręcznego. Okej, okay, przede mną jakiś gracz. Na motocyklu. Ja cię kręcę. Dobra. Ło, panie, ale to śmiga. Ale to ciśnie, nie? No, szybka fura. Może nie jest najszybsza na świecie w GTA Online, ale jest dość szybka. To trzeba przyznać. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tam się dzieje. Wow, nie ten guzik. Nie, tam ktoś wszedł do kogoś. Czekajcie, tam dwóch siedzi w jednym aucie. Czy to są pozy wojowe, czy mi się wydaje? No nie, no to typowa sesja GTA Online, po prostu wszystko rozwalane będzie. Jakiś pancernowy... Wypadł Martin.
Dobra, na szczęście nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Póki co. I co to taka spokojna... Ej, spokojną sesję złapałem. Chociaż nie, tu czaszka jakaś jedzie. To chyba źle, źle... Wow. Oho, wyznaczono 9000 nagrody za głowę, Pablo. Dobra! Jak wyznaczono, to spoko. Dawaj, czekaj, czekaj. Halo, dzień dobry, proszę pana. Za twoją głowę 9000 jest. Ja mam mało pieniążków. Chcę hajs. Poczekaj. Ale ciężko się strzela po prostu. O, o, o. Dobra. Poproszę 9000. Ej, dostałem 14. Dostałem 14000 za jego głowę. Ale czad, dziękuję Rockstar, dziękuję GTA. Ale super, tylko teraz policja mnie ściga. I tam jakiś helikopter. Ja mam nadzieję, że tutaj to był gracz, który po prostu nie będzie chciał mnie skrzywdzić i zemścić się. Ale to zobaczymy. Czy to jest helikopter jakiś? Czy to jakiś helikopter? Nie, dobra, okej. Wow, 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 wow! Okej, więc jak widzicie, przetrwałem chwilę. Tylko chwilę! Dopóki nie znalazł się opresor. Nie no, słuchajcie, nie. Dobra, słuchajcie, tak nie skończymy tego. Ja tu już dzwonię do mechanika. Panie mechaniku, poproszę mi tutaj samochód. Taki nienamierzalny. Tak, chcę. Ignus bojowy, dawaj mi tu. Raz, dwa, w podskokach. Dobrze, mam Ignusa bojowego. Ignus bojowy to jest bardzo fajna fura. Jest nienamierzalna przez... Nie ma autonamierzania, więc będzie trochę łatwiej. Trudniej będzie namierzyć mnie i strzelić we mnie. Okej, mamy też minigana. Więc zaraz tutaj wyprujemy komuś. Jerona, tam są trzy opresory. Wow! Nie wiem, który to mnie rozwalił. Nie mam żadnego pojęcia. Wow! Dobra. To będzie ciężko przeżyć. Słuchajcie, będzie ciężko przeżyć na tej sesji, ewidentnie. Co to dziś? Nieśmiertelny! Patrzcie, nieśmiertelny typ! Nieśmiertelny typiarz! Bez jaj, widzieliście to? Chłopie! Gościu nieśmiertelny zwalił... Z minigana, z Ignusa bojowego w łeb mu strzelałem! Co za łobuz! Jakim cudem! Ja nie mogę! Dobra, moi drodzy. Myślę, że ja tu nie mam szans. Ja tu nie mam szans kompletnie. Z takimi graczami? Z cheaterami? No nie da się! Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się! Pa, pa! Uciekam stąd! Dzięki, że zostałeś do końca. Polecam w takim razie jeszcze zostawić suba, jeżeli tego nie zrobiłeś, no i lajka tam na dole. Polecam oczywiście również poprzedni odcinek. O tutaj. Ewentualnie może coś tutaj ciekawego będzie. Wystarczy kliknąć.